That almighty amazing, ill, highly contagious. Kamikaze style splash like a shot from a gauge until your body sound clash. Head of the class, magnum cum laude beats. Bring the beat, stop me. Flagrant, foul, rowdy, reed pipe, a deep pipe. Disposition, keep them flipping, keep them playing their position. Keep making the people listen what I spin. Put them out on the limb. Got tears, got blood, got sweat. Leaking out of the pen. Y'all fake niggas not setting the trend. We never listen to them. It's like trying to take a piss in the wind. My whole team doing visitors in. Yo, don't trust them. They all standing close to the edge. So don't stress them. Now who the type built the last? Jak masz na imię? Cześć, mam na imię Łukasz. Jestem studentem pierwszego roku ekonomii w Mielcu. Rozprowadzę swoją działalność gospodarczą. Co zdecydowało, że wziąłeś udział w tym przedsięwzięciu? Na pewno poprawa swojego zdrowia, samopoczucia oraz sylwetki. Mhm. Co pcha człowieka, że dalej kontynuuje tę walkę o lepszy wygląd? Wydaje mi się, że najbardziej motywującym jest efekt, który jest widoczny z tygodnia na tydzień. Czyli po każdym przepracowanym tygodniu, wchodząc na wagę, ważę coraz mniej. Mhm. Ile ważyłeś na początku? Jak zaczynałem 5 kwietnia, 101,4. Przeszkadzało ci to, że tyle ważyłeś? Bardzo. Nadal uważam, że ta waga, którą na dzień dzisiejszy mam, jest niesatysfakcjonująca i chcę walczyć o to, żeby do końca programu osiągnąć maksymalną redukcję tkanki tłuszczowej oraz kilogramów. Po co ci to jest potrzebne? Dla samego siebie, dla udowodnienia innym, że po prostu da się ciężką pracą oraz odpowiednią motywacją, bardzo dobrą kadrą trenerską, osiągnąć sukces. Widzisz efekty? Tak. Warto? Bardzo. Czy waga była powodem, nie wiem, dziwnych spojrzeń na ciebie wśród towarzystwa? Czułeś jakąś presję? Czy ta siła płynęła od prosto z ciebie? Bardziej to drugie. Raczej presji nie czułem. Chociaż może czasami dawało się to być odczuwalne. Masz drugą połówkę? Mam. Nie determinowała cię do tego, żeby zaczął ćwiczyć? Nie. Wytrzymasz do końca? Na pewno i o wiele więcej. Jak masz na imię? Marek. Marku, co zdecydowało, co cię pchnęło, żeby uczestniczyć w projekcie Odchudzamy Mielec? Normalnie żyć. Miałem problemy z wagą, więc wychodzenie po schodach, normalne czynności, pocenie, więc to jest okazja do zrzucenia kilogramów, a więc do lepszego, jakości jakiejś polepszenia, jakości życia. Ile ważyłeś na początku? 127,5. Jest różnica między porankiem, przebudzeniem się teraz po tych w intensywnych treningach niż tym porankami wcześniej? Jakichś wielkich różnic nie widzę. Jest ciężko mi. Bo każdy wysiłek kosztuje. Nie tylko wieczorem, ale potem i rano. Ale to cieszy. Czujesz efekt? Tak. W ciągu dnia potem w normalnych czynnościach duża radość. Co ci sprawia największą trudność podczas treningów? No w tym wieku to wszystko sprawia trudność. A ile masz lat? 54. Mhm. Czym się zajmujesz na co dzień? No jestem duchowny, ksiądz, nauczyciel religii. Pomaga modlitwa?
pewno wytrzymać to wszystko, to... Zwraca się do Boga o pomoc? Zwraca się do Boga i z Bogiem wszystko można zwyciężyć. Mhm. Z trudy do gwiazd. Czyli pytanie o to, czy wytrzymasz do końca, jest chyba zbędne. Myślę, że tak.